Witam w kolejnym odcinku House Flipper z Asią na Discordzie. Hello. Nie będzie mi pomagała w koszeniu trawnika, ale będzie mnie wspierała, motywowała. Mentalnie, tak, będzie mnie wspierała w tym sprzątaniu tego syfu, co tutaj jest w niektórych mieszkaniach. Ostatnio wyremontowaliśmy sobie całą siedzibę moją. Humpol się nazywa ogólnie. Dzisiaj będziemy po nocy grać, bo jest u mnie 21:32, czyli prawie polska godzina. Trochę za szybko spojrzałem na zegarek. No i mamy zmrok chyba, taki lekki. No tam jest taki zachód słońca, bo tam jeszcze tak dosyć świeci mocno. Bo ogólnie można w tej grze ustawić coś takiego, że jest po prostu rzeczywista godzina. Czyli na zegarku tutaj na ścianie mam faktycznie w 9:30. I na komputerze tak samo. I na dworze jest ciemno po prostu. Przez to. Co daje taki chory klimat w niektórych misjach, jak jesteś sam i... No teraz nie będę tego odczuwał, bo jest ze mną Asia na Discordzie, ale jak się samemu gra po ciemku w środku nocy i chodzisz po tym mieszkaniu, to masz takie... i wyglądasz za te okna i tam jest ciemno, a ty chodzisz o latarce i wiesz, że dużo gier właśnie tak wyglądających to były horrory. To jest taki dziwny klimat, taki niepokojący. Jakby miało coś za chwilę ci wskoczyć do tego domu. Ale to nie jest ta gra, co się po zbrodniach sprząta, to dzisiaj chyba nie ma fanie, czy nie? Nie, no ale mimo, wiesz, bo ty jest, wiesz o tym, że tu się nic nie wydarzy, ale taki gdzieś z tyłu głowy taki niepokój trochę nachodzi. Mhm. Dobra, latarka jest pod F, bo to Unity, to standardowo pod F jest latarka. Były, te slendery przecież wychodziły w taki sposób, nie? Jak się chodzi, kurczę, z tą latarką... To jest takie, kurczę, dziwne uczucie. Jakby miało ci coś wyskoczyć. W zleceniu nie muszę... A nie, bo ja wziąłem coś ogrodniczego. Nie przeczytałem w ogóle, o co chodzi w zleceniu. Fajnie, spoko. Dobrze przygotowany do pracy. Przygotowany do pracy jestem, tak. Briefing nie przeczytany. Tak przeklikałem go szybko, zagadałem się, wiesz, i przeklikałem go. Dobra, tam poradzę sobie, bo tutaj są cele. Tyle sobie dam radę. Na początek wywalimy wszystkie zielsko, takie duże. O, tu coś jeszcze jest. Wszystko. Tu w tej gęstej trawie coś jeszcze jest. Każdy ma, chociażby najmniejsze zielsko daje troszeczkę expa. Więc warto wszystko usunąć, bo jeśli kosiarką tu wjadę, to kosiarka daje expa za koszenie, ale nie za ścinanie zielska. Więc zielsko grube trzeba wyrwać ręcznie, z korzeniami, żeby nie odrosło. Dobra. I jak teraz... w prawdziwym życiu w sumie. No tak, no w sumie tak, bo taką pokrzywę, jeśli zjedziesz kosiarką, to ona bardzo szybko wybije z powrotem, ale jeśli ją wyrwiesz z korzeniami, to już tak szybko nie wybije ta pokrzywa. O ile w ogóle. Dobra. Zaczniemy od tego, co jest takie najszybsze. Później będziemy się bawić w ogóle po ciemku ogród będę komuś ogarniał. Sąsiedzi idą spać, a ja tutaj rąbię drzewo, nie ścinam w ogóle z siekierą. Nie, dobrze w sumie. Byś musiała sobie zobaczyć, jaka w ogóle fizyka tu nie ogarnia tego rąbania drzewa. Jeszcze jak na podłoże równe spada, to tam w miarę. Ale jak ostatnio mi spadło na żywopłot, zaczęło fruwać, skakać, coś... Dziwne rzeczy zaczęły się dziać. O, na mnie leci. No i oczywiście jak na budynek spadnie, to się nic nie dzieje. Nie tak jak w rzeczywistości. Na ostatniej nagrywce właśnie opowiedziałem swoją historię. Jak to zepsułem płot sąsiadowi przy właśnie ścinaniu drzewa. Pamiętam chyba. No to też ci chyba opowiadam.
Raczej były duże koszta związane z tym. Więc. Więc raczej ci opowiadałem o tym. Ale na tyle jestem uczciwy, że opłaciłem wszystko. Cały remont płotu i wszystko, więc... Wszystko. I na końcu jeszcze swój płot musiałem postawić, bo jak zrobiliśmy sąsiada płot, to mój już nie chciał tam za bardzo pasować, a to jest połączone słupkami, więc koszt się powiększył, bo jeszcze swój musiałem wtedy zrobić. Ale co przynajmniej miałem motywację, żeby swój też naprawić przy okazji. Dobra, teraz tak, skość trawnik, spoko, ale po co, wykaszarkę wezmę, ten kawałek, to po co ja kosiarą mam tu jechać? No jak dziwnie, że ten kawałek tutaj tylko w narożniku trochę trawy rośnie, trawa tak nie działa. A co to za kwiatek? Co to jest za kwiatek? A to idzie skosić? Ej, nie idzie tylko skosić. A nie, zjechałem to, ciekawe. Ani to zielsko nie było, to był kwiatek po prostu. Może nie miałem tego zjeżdżać. No trudno. To taka też śmieszna sytuacja. Mój ojciec był miłośnikiem sadzenia drzew. Jak to sporo mężczyzn ma w nawyku. Lubią sadzić drzewa. I posadził sobie jakąś tam choineczkę ładną, taką fajną. Obstawił ją supeczkami. Że, takim, wiesz, deseczkami jakimiś, żeby było widać z daleka, że jak ktoś kosiarką będzie jechał, żeby to widział. I coś, nie wiem, co tam się wydarzyło tak naprawdę, że te deseczki zniknęły stamtąd. I się jeździło zazwyczaj na pamięć, bo to już tam powyżej trawy wybiło te drzewko, więc raczej się jeździło na pamięć. No i jednego dnia mama wzięła kosiarkę i sobie wyjechała z tą kosiarką. Przeleciała po tym drzewku. I tak sobie kosi. I za chwilę takie... O kurde. Leci szybko z powrotem, patrzy. No, ścięty równo z ziemią drzewko. I tyle było po drzewku. Więc taka też kolejna śmieszna sytuacja. Ja kiedyś tacie pomidory skosiłem. Huśtawkę mam tu zamontować, tak? Dobrze. Będzie i huśtawka. Proszę bardzo. A to się jakoś montuje? O kurde. To trzeba zamontować jeszcze. Dobra. Coś ma mnie tak i... Tam, gdzie kursorem najeżdżam, to nie działa tak. Muszę obok klikać. Nie wiem, co się stało. Kiedyś to działało dobrze. Dobra, kogut na sprężynie. Aha, czyli to jest taka zabawka, tak? Dobra. Czyli tu będzie plac dla dziecka. Mniej więcej kojarzę tą misję. Kogut niech... Mogę... O, właśnie, obrócić. Kogut niech będzie... Kogut powinien być żółty? Chyba, nie? To powinien mieć czerwone, te takie... Te swoje takie... To nie będzie niebieskie czołnie. No wygląda jak kogut, jak kurczok, czy tam kogut. Jeden ma być? Jeden. Okej. Okay. Można użyć tego. Piau, piau, robi sprężyna. Śmieszne dźwięki wydaje. Dobra, piaskownica teraz. Piaskownicę trochę dalej od tego ustawię. To jest bez różnicy oczywiście, ale sam ustawiłbym trochę dalej od huśtawki, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. I coś jeszcze? I małą wiśnię posadzić. No to tu niech sobie rośnie ta wiśnia, czemu nie? Teraz lepszy szpadel, który kopię tak samo. Nie wiem, czy jest jakaś różnica. Chyba jest różnica w głębokości, jaką wykopuję od razu ten szpadel. Po prostu nie muszę 5 razy machać szpadlem, tylko 3 na przykład. Dobra. To ten punkt mam zrobiony. Teraz tutaj. Te drzewka mam, tak? Posadzić, które tutaj ktoś
Nie. Co to jest za drzewko? Nie wiem, czy ja to mam robić, czy nie mam tego robić. Muszę zgasić światło, bo papugi chcą spać i są niepocieszone, że świecę im światło o tej godzinie. Fajnie, bo taka spokojna muzyczka sobie leci w tle. Świerszcze tam sobie świerszczą. Nie wiem, co robią świerszcze. Może być, że świerszczą, no. Dobra, teraz tak. Grill by chcieli. Pergola Mokko. Co to jest? Co to jest za wynalazek w ogóle? To jest po prostu wiata, tak? Nie możemy napisać po prostu wiata? Może to nie jest wiata. A ja nie wiem, jak to się nazywa po prostu. A dwa ataki mam kupić, tak? I to ma obok siebie stać. Okej, okay. Niech będzie. Klient na szpan. Teraz ucelować, żeby było idealnie koło siebie. Dało się? Chyba się udało. Aha, i to chyba o to chodzi, że to jest taka wiata, na którą można położyć płachtę jakąś od góry i zasłonić, i zrobić sobie taki po prostu namiot? Nie wiem. To co to jest? To jest jakaś leżanka, tak? Ale brzydkie. Czemu takie brzydkie kolory? Jak będzie to? A tu z zewnątrz, tak? Ale obrzydliwe kolory. Masakra. Coś mi się udało stworzyć z tego. 800! 800 zł, 1000 zł za kawałek materacu i coś. Nie wiem, co to w ogóle jest. Serio? Ludzie takie rzeczy kupują? Meble kupuję białe, bo panele na domu też są białe. Szary dach, więc białe meble raczej będą pasować, tak mi się wydaje. Klient powinien być zadowolony. Zobaczymy. 6 krzeseł, tak? Dało się jakoś chyba kupować. Dało się to jakoś kupować, żeby kilka rzeczy od razu. Aha, krzesła zawsze się od razu kupują, po kilka. Dobra. Wsuń się tu pod stół. Dobra, i jeszcze jedno. Tak, i teraz po bokach. Tych już nie wsunę. I jeszcze grill. Dobra. I myk grill. Dobra, ale to zlecenie jeszcze nie zakończone, czyli coś gdzieś... A, to jeszcze mam wsadzić. Czyli jednak wsadzić to roślinę trzeba było. Mogę zakończyć zlecenie przed czasem. Ale to zawsze jest mniejszy pieniądz. Więc szkoda mi. Ja tam Januszem... Tak, bo godzinówkę dostajesz? Nie. Po prostu dostanę, bo to jest takie coś, że przy 80% można już zakończyć zlecenie.
Ale nie dokończę go po prostu i zapłacą mi za to, co już zrobię. Później nawet ten próg można zmniejszyć umiejętnościami, że mogę tylko 60% tego zlecenia zrobić. Nie wiem, jaki sens jest w tym, ale no można tak. Chwila, ale ja, kurczę, mam problem. Bo ja tu już nic więcej nie widzę. Aha, tutaj coś jeszcze jest, dobra. Stoliczek sami i sofa sami, okej. Okay. Aha, to są takie pufy. Czy tam, nie wiem, sofy? Nie wiem, jak to się nazywa. Niech będzie w kolorze tego wszystkiego, co kupiłem poprzednio. To ma być dwa razy. Dam radę to jakoś tak ładnie, żeby to się fajnie połączyło. W takim łuku powinno stać chyba, nie? Kurczę. Sklep. I jeszcze jeden taki przedmiot, dobra. I stoliczek do tego jeszcze miał być. I żeby był też w tych samych kolorach, ładnie, żeby pasowało do sztuki. Aha, tu są nóżki, tak? A, nóżki mogą być czarne, a drewniane. A góra? To jest góra, tak? Góra biała. I chwilę. Jest ten sam kolor? No tak prawie. Dobra, teraz skoro już wiem, że mogę to tak ustawić, to tak po prostu przestawię teraz ładnie. Jak ja mam to zrobić, kurde? No i pięknie. Chciałem z kim walczyć teraz. Skosiłem taki kawałek, no dobra, no bo ja wszystko w sumie za swoje pieniądze kupuję te, no to dobra, przez to ta cena taka duża, bo ogólnie chciałem powiedzieć, że ustawiłem parę mebli, skosiłem trawnik i 25 tysięcy mi zapłacili za to, no ale dobra, to jest wszystko za swoje pieniądze musiałem kupić, więc część kosztów mi zwrócili, znaczy zwrócili mi za przedmioty, które kupiłem i jeszcze za robociznę trochę. Ale co doświadczenie, to już moje, nie? Zdobyłem. Dobra. I dwa zlecenia zrobię teraz jeszcze w domu. Jedno ogrodowe, dwa w domu. Użyj komputera, od razu i lecimy z następnym zleceniem. Ale w archiwum jeszcze sobie tylko przeczytam, co ja w ogóle robiłem przed chwilą. A nie, bo nie wiem, które to było zlecenie. Chyba, że drzewa, trawnik i basen, to nie? Trochę żwiru i krzewy. Plac zabaw i barbecue, o, to było to. Moja córeczka rośnie jak na drożdżach i jest bardzo ciekawa świata. Aha, i dlatego plac zabaw jej ustawiłem na podwórku, bo jest ciekawa świata. Spoko. Zamiast chodzić z nią na plac zabaw, gdzie są inne dzieci, to zamykam ją na podwórku. Spoko. Dobra. Kurde. Mam kombinacja czarów do wybijania, takie długie. Nie może się pomylić. A, i najważniejsze, usunąłbyś te wszystkie pokrzywy, bo mi dzieci poparzą. Nie, ja nie chciałem tego, jeszcze zrobiłem, kurczę, nie miałem akceptować. Co tam się dzieje w tym Harry Potter? No nie, no,
zaklęcie mi się nie zdąży odnowić na combo, żeby skończyć combo. Nie wiem, czy za szybko robię, czy co? Muszę wykonać ten... Muszę złapać, przyciągnąć do siebie, rzucić płomieniem, zadać 3-4 normalne obrażenia, znowu na lewitację, znowu przyciągnąć i mi się to nie zdąży odnowić za ten. I tracę combo, bo jak on spadnie na ziemię, to już jest koniec combo. Albo jest jakiś przerywnik, żebyś nie nabija za dużo. Niezbędna dodatkowa łazienka. O, w końcu będę mógł płytki kłaść. Tego mi brakowało. Dzień dobry, kupiłem duży dom, w którym dramatycznie brakuje mi drugiej łazienki. Zdałem sobie z tego sprawę już po tygodniu mieszkania i wiem, że dłużej nie wytrzymam. Przy kuchni jest pomieszczenie idealnie nadające się na łazienkę. I chyba nawet zawiera odpowiednie przełącza. A i trzeba również pomalować ściany w sypialni. W sypialniach, to ile tych sypialni? Też po sypialni na łepek? Kto bogatemu zabroni, nie? No pewnie. Aha, czyli to było po prostu jakieś pomieszczenie z regałami, on to chce na łazienkę przerobić, no w sumie, czemu nie? O ja, ale zarośnięty tu panie masz, to najpierw skosimy ci trawnik. Exp musi się zgadzać. Chociaż nie wiem, czy trawnik będę ci kosił. W sumie w dupie ten trawnik, tylko powyrywam te największe krzaki. W sumie to mi się nie chce tego kosić. Faktycznie, te kwiatki też rosną. Ich nie idzie wyrwać. Kosiarką można tylko zjechać. Dobra. Tylko czy nie wiem właśnie, czy zakoszenie trawnika... Leci exp, czy nie leci? Trochę się nakosiłem tych trawników i do teraz nie wiem właśnie. Za wyrywanie kwasów leci exp, to na pewno. Tam jeszcze jakieś dwa. I tu coś dużego. Mam na minimapie zaznaczone ogólnie. Taki upgrade można sobie dokupić, bardzo pomocny, bo nieraz ciężko dopatrzeć się jakiegoś tam szczegółu. Dobra, teraz tak, toporek. Nie wiem, czy chciałeś to drzewo, czy nie, ale i tak cię je usunę. Przykro mi. Się okaże, że to jak drzewo sadzone od pokoleń. Tak. Trzymane, tak. Nie, nie wyglądało na takie, ale to pewnie było te drzewo, które każdy mężczyzna powinien posadzić po zbudowaniu domu. A ja mu je ściąłem. Zbudować syna, posadzić dom, spłodzić drzewo. Dokładnie w takiej kolejności. Idę do... Kałczmy, która ma niską reputację. Mam nadzieję, że będą chcieli gdzieś tam pić, bo ja potrzebuję zadanie zrobić. Nie przeczytałam, że jest takie zadanie i na pojedynkach i nie przy... I miałam tylko ten pojedynki, tak powiem, w szkole, takiej pojedynkowe. Mogłam tam to zrobić, ale tego nie zrobiłam. To muszę teraz jakiś bandytów znaleźć i z nimi powalczyć, żeby to zrobić. Bo inaczej mnie tam nie przepuści dalej. No nie! To jest, kurde, środek nocy prawie. A ja tu z kosiarą jeżdżę, nie? Ci sąsiedzi tam muszą wyzywać. Bardzo chciał w swoim domku, jak to się mówi. I te wyzywanie. Bo sąsiada chyba tam po... Nie goniło do końca. I tu kosi o tej godzinie. Dzieci mi obudzi. Ja jutro o 4:30 muszę wstać do roboty, a mi tu z kosiarką pod domem jeździ. Mariola, zadzwoń na policję. Bo nie zdzierżę.
sumie, która jest godzina? No tak, 22, więc cisza nocna za 4 minuty się zacznie. Muszę w 4 minuty to skosić. Ale patrz, zaczynałem grę i zachodziło słońce, a teraz już jest całkowicie ciemno. Czyli jeszcze ładny zachód słońca zdążyłem obejrzeć w grze. Bo to jest ogólnie czas letni, cały czas. To jest jedyna wada tego. Więc... Ostatnio, jak o 6 zacząłem grać? Tak, jestem jedynym youtuberem na świecie, który o 6 wstaje i zaczyna nagrywać. A nie o... I mówi, że 6 to rano. O! Patrz, zakoszenie też jest level. Właśnie mi wpadł. Bo dla większości youtuberów rano zaczyna się o 12 w południe. Więc... sobie o 6 ostatnio nagrywałem. I... było jasno już. A u mnie za oknem było ciemno. Bo niestety Polska. Tutaj u nas tak niestety jest. A mieli znieść, nie? Te przestawianie godzin też. No coś było, no. Coś mówili. Nie wiem, jak oni chcieli to zrobić. Ale no, takie plany były. Dobra, panie. Ładnie skoszone. No. A teraz weźmiemy się za ten remoncik. Panie, gdzie masz pan światło? O, mogę latarkę wyłączyć. Ładnie. W ogóle mogę położyć się u klienta na łóżku i spać do następnego dnia. Spoko, nie? Dobra. Ten pokój mnie nie interesuje. Kuchnia też mnie nie interesuje, ale se popatrzę. Czemu nie? To tylko gra, więc postalkować można. Dobra. Ta ściana ma wylecieć, z tego co widzę. I w sumie fakt, bo po co przydzielać korytarz, to jest w ogóle głupota. Nie ma to sensu. Dobra, ta ściana wyleci i ta ściana widzę, że też wyleci. Kurde, ile on... Co to jest za mieszkanie chore? Ej, wyobraź sobie, że masz jakiś korytarz, otwierasz drzwi, masz drugi korytarz, otwierasz drzwi i masz trzeci korytarz i dopiero wchodzisz do przyszłej łazienki albo do pokoju jednego, do sypialni dziecka. Przez trzy korytarze musisz przejść, trzy razy drzwi otworzyć. Jakiś miłośnik drzwi budował ten... No jak Jehowa. Ej, bez takich żartów. Bana dostanę. Ale tak, coś mogło być. No właśnie, mogę sprzedać drzwi. Zawsze trochę na plus. Sprzedaj wszystkie drzwi, niech nie mają drzwi. Nie, bo ten i tak miałem wyburzyć tą ścianę. I jakbym ją wyburzył, to drzwi by zniknęły. Prawdopodobnie. A tak to mogłem je sprzedać jeszcze. Tutaj coś jeszcze? Aha, tą ścianę też mam? Ale bez sensu. Jak on sobie to wyobraża? Dziko jakoś. Taki niepomalowany ma tu zostać? No dobra. Klient tak chce, to tak będzie. Dobra, te drzwi też sprzedamy. No i ładnie, 1000 do przodu. Na dwóch parach drzwi. A się co mówi nasz klient, nasz pan? Tak, na szczęście nie jest mieszkanie w bloku, więc tu sąsiad nie będzie wyzywał, że wyburzam ściany o 22. Dobra. Wyburzanie zakończone, no i teraz jest ładnie jeden korytarz, a nie tak dziko jakoś jak było wtedy. Dobra, tu ma być łazienka, a tu? Co tu jest? Tu jest jadalnia i salon. Nie macie telewizora? A nie, tu jest pomieszczenie z telewizorem. I kolejne drzwi.
z salonu, żeby przejść do pomieszczenia, gdzie jest telewizor, trzeba przejść jeszcze przez kolejne drzwi. No dobra, no powiedzmy, że tu jest taki stolik kawowy i tutaj zapraszasz gości na imprezę, a tu takie mini kino sobie zrobili. Może przez to te drzwi są wygłuszające. Ale gdzie oni mieli kuchnię? To jest ta pierwsza łazienka, tak? I tu jest sypialnia. Tu jest kuchnia. To stąd dotąd do jadalni tak daleko? Też bez sensu. Kogoś poniosło, jak budował ten domek. Labirynty jakieś. Dobra, ten regał mam sprzedać pewnie. O! I kolejne pieniążki. To okno ma zostać? Takie duże okno? Chcesz mieć w łazience? No dobra, chcesz to chcesz. Ej, a właśnie, jakąś ścianę miałem jeszcze pomalować gdzieś. Zapomniałem. Dobra. Tu mogę zamontować toaletę, tu umywalkę. Dobra. Tu mam wszystko podkręcone, w ogóle sobie, o, właśnie, światło sobie włączę. I teraz tak, płytki. Płytki ścienne, dwa różne rodzaje chcą. To tych kupimy dwie paczki, a tych drugich paczucha. I ja mam sobie jakąś mozaikę jeszcze wymyślić, tak? Spoko. Aha, i jak teraz się to kładło? Płytkowanie i panelowanie, dobra. Podnieś 10. Co ja mam ci tu wymyślić, koleś, za mozaikę? Robimy tak. Tu damy tak. Tu damy tak. O, uproszczone jest to płytkowanie teraz. Aha, płytki mi się skończyły. Kurde, nikt nie chce dostać pomału, gdzie tutaj. Ej, płytki mi zniknęły. Aha. O nie, dobra, odłóż na E. Okej. I podnieś te 5. Jeszcze bym musiał dokupić paczkę tych. A tu ile zostało? Dwie. A gdzie jest środek pomieszczenia? Albo nie będę kombinował. Tak zrobimy. Coś wymyśliłem, panie kliencie. Płytki chyba są ukończone już, tak? Tak, 100%. Dobra, to ja to mogę wynieść sobie. Może nie tu, bo sąsiad podpierdzieli. O, tu ci odłożę te płytki. Se pan. Później coś z nimi zrobisz, co będziesz chciał. Dobra. A czy ja te panele mogę zerwać? Pewnie nie. Płytki podłogowe. Serio? Tak się po prostu kładzie? A, okej. Okay. No, bo
właśnie. Myślałem, że pojedynczo trzeba, ale na szczęście nie. No, i wypłytkowane, ładnie. To by trochę zajęło pewnie. Mhm. Skoro wypłytkowane, to można się wziąć za toalety. Oczywiście biorę od najnowszych, a nie ma od najtańszych? Nie ma. Żeby nie przepłacać, ja i tak nie będę miał chyba na tym różnicy, nie ma różnicy, jaką toaletę wybiorę. A się klient nie pofatygował, żeby kupić toaletę i zostawić mi ją do montażu? Więc sam muszę wymyślić, jaką chcę toaletę tu zamontować. Dobra, co jest następne? Prysznic. O, jest jakiś ładnie za 449. O, ten jest tańszy. Dobra. I ten prysznic ma być tutaj, tak? Serio? On ma tak wystawać tu, poza ścianę? Dobra, klienta chce, to tak będzie. W ogóle to było fajne, że te elementy trzeba było montować ręcznie. Na początku oczywiście. Ale później tych elementów coraz więcej dochodziło z czasem i one były tak uproszczone. I ta cała frajda właśnie, że wiesz, na przykład montujesz koloryfer i najpierw musisz go powiesić, później musisz rurki poskręcać i na końcu wodę odkręcić. Każdą śrubkę po kolei musisz przykręcić. To jakoś tak, no było ciekawe, było realistyczne przede wszystkim. I inne niż na przykład w Simsach, gdzie wystarczy po prostu kupić i zamontować, nie? Po prostu postawić. A tu jeszcze trzeba to faktycznie zamontować wszystko. I no później jak dochodziły kolejne DLC, to te montaże są coraz bardziej uproszczone. A niektóre po prostu wystarczy postawić i koniec. Tak Simsowo. No i tak mi trochę przykro z tego powodu. Nie wiem, czy przy wszystkich DLC, bo nie wszystko jeszcze ograłem, ale z tego, co zdążyłem zauważyć, to im nowsze, tym mniej szczegółowe te rzeczy były. No, uproszczone w jakiś sposób, nie? Dobra, łazienka skończona. No tak, nawet nie taka zła wyszła ta łazienka. Nie wiem, jak będzie wchodził do tego prysznicu tutaj, bo tu kibel obok stoi. Ale dobra. Chciał tak, to tak ma. Któryś pokój mam do pomalowania? Ten. Dobra. A tam nie zgasiłem światła chyba. Dobra. Pomaluj powabna lawenda i jasna lawenda. Dwa różne kolory. I z tego co widzę, to tutaj jakąś wizję mieli na to. Więc pomaluję im to w tym samym stylu. A tego małą puszeczkę. Dobra, i wałek, i jedziemy. Ten kolor jest ładniejszy od tego. Może odwrotnie jednak. Dobra, zrobimy odwrotnie. Kurde, no. To dokupimy tutaj, tak. Tą puszkę średnią jeszcze, a tego mało.
Jak nie użyłem nic farby, to mogę ją sprzedać za tą samą cenę, za którą kupiłem. Więc jakoś stratny nie będę na tym, że odwrotnie to zrobię. Nie wskoczy. A patrz, tam coś jest. No nie, podniosłem szafę i pluszaki się wysypały. Będę musiał każdego pluszaka oddzielnie podnosić i odkładać. Ajajaj. Serio? Co, ja takie pomieszczenie mogę jedną puszeczką wymalować? Mają tam też upgrade jakiś, który po prostu zużycie farby zmniejsza. Ale aż tak? To się nie spodziewałem. No, chyba skończyła się. Gdybym wiedział, to dwie małe puszki bym kupił. Chociaż tam to jeszcze nie napocząłem w sumie. Teraz mam rozkminę. Dobra, tam kurde, ile to tam? 30 zł to kosztowało. Zarobię na tym 19 200, więc nie będę Januszował aż tak. To tylko to było. Teraz zachodu jedną skrzynkę. Coś musi być w tym grobowcu już. Dobra, co jeszcze mam do pomalowania? Tutaj nic. Tutaj mam do pomalowania. Okej. A ja mam na wałku jeszcze trochę farby. A mask dawał tutaj. Czemu nie? Ja się cieszę, nie, że mają masknięte. Do defa. Dobra, niebieski błękit. Niebiański błękit. Niebiański błękit. Okej. Jaki dziwny kolor w ogóle. To jest jakiś seledyn. Ja bym to seledynowym nazwał po prostu.
Taki niebieski wchodzący delikatnie w zieleń. To jest seledyn chyba, nie? Tylko że taki blady seledyn. Seledyn to jest taki zielony, to chyba jest niebieski, taki morski. No taki morski, taki no wchodzący błękit w zieleń. Ani jeden, ani drugi kolor to nie jest i dlatego to się seledyn nazywa, bo to ani niebieski, ani zielony jest. No ale dobra, no. Ludzie lubią się utrudniać i wymyślać dużo nazw do różnych rzeczy. No, i mogę im zostawić do połowy pokój pomalowany, bo już mogę zakończyć zlecenie teraz. I w mailu odpisałbym do klienta tylko, że wie pan co, pomaluj se pan do końca, zostawiłem panu puchę i... Bo już mi się nie chce. Zapłać mi tam te 21 300, a resztę sobie sam domaluj. Mi tam te, na kebaba mi starczy. Nie no, Humpol to jest porządna firma. My malujemy do końca. A tam już ekstra to nie jest. Nie. Takim świetnym jestem po prostu pracownikiem, że ja nawet folii nic nie muszę rozkładać. Za koloryferem bez problemu maluję wałkiem. Więc no, to jest ekspert po prostu. No. Ewidentnie wałkiem dotykam sufitu, ale śladów nie robię na suficie. Więc to jest majster taki absolutny. Kurczę, ładny kolor. Podoba mi się. Do sypialni nie wiem, czy bym go dał, czy nie jest zbyt jasny jak na sypialnię. Błękit jak najbardziej, ale ten jest zbyt chyba jasny. By ci się chciało, to byś mogła sobie później na nagrywce zobaczyć. Trochę mi się wydaje ogólnie ładny kolor, bardzo. Ale do jakiegoś może salonu bardziej niż do sypialni. Sypialni mi się wydaje, że trochę za jasny. Może być. Czy ja tu mam coś do... Ej, halo, płytki mi się w ogóle tutaj ten pojawiły. No trudno. Nie będę specjalnie puszki z farbą kupował, żeby... Jakoś musiało ten... przez ścianę załapać. Chyba, że to już te płytki były prędzej. Dobra, jeszcze tutaj mam do malowania. A czy ja tam zgasiłem światło? No, bo mnie tu klient za prąd jeszcze obciąży. Dobra, tutaj co tu mamy? Senny błękit. Czym jest senny błękit? O, i taki, taki błękit to ja rozumiem do tego. Do sypialni. Nadal uspokajający ten kolor jest? No bo to jest błękit. Ale jest trochę ciemniejszy, bardziej taki stonowany. Dobrze by się zasypiało przy takim kolorze. No ja ogólnie mam u siebie bardzo ciemny fiolet w pokoju, więc u mnie w ogóle się śpi świetnie. Ja mam taki niebieski ciemny. No, niebieski ciemny też jest, okej. No, a ja mam taki fiolet ostry, bo ogólnie byłem zafiksowany, jeśli chodzi o fiolet, przez jakiś czas. Podobało mi się wszystko, co fioletowe. I co? I pokój też sobie właśnie na fioletowo wymalowałem. I ten fiolet pochłania bardzo dużo światła. Więc, no, ciemno jest pewnie. Więc jeśli bym chciał tutaj zrobić sobie studio,
No to raczej bym usnął tu prędzej niż cokolwiek stworzył kreatywnego. Ale do spania jest świetny kolor. Nawet jak tam jakieś światło uliczne, coś niby, wiesz, mogłyby się odbijać, to nie, nie, pochłania wszystkie to właśnie takie światło. A ogólnie ja tu miałem, no bo ten pokój, który ja sobie remontowałem, on przez jakiś czas nie był w ogóle wykorzystywany. Więc tam, wiesz, okurzone były te ściany i w ogóle, więc ja je tam trochę te obleciałem szczotą i stwierdziłem, że żeby mi ładnie na raz, albo no to maksymalnie na dwa razy, żeby mi kolor chwycił, żeby był taki pełny ten kolor po prostu, no to sobie na biało oblecę. I najpierw sobie tam śnieżką wymalowałem wszystko, żeby był taki neutralny kolor, bo to był żółty, zieleń, dwa takie kolory. I po prostu się bałem, że inny kolor, inny odcień fioletu mi wyjdzie na zielonym, a inny na tym żółtym, nie? Mhm. Więc obleciałem wszystko na tym, na biało. I jedną noc spałem w tym białym kolorze. Jedną albo dwie nawet. No, chyba dwie, bo to już było tak dosyć późno w jakoś tam okresie roku. I ta ściana też chciałem, żeby na 100% mi wyschła. Więc w tym białym pokoju to była masakra usnąć. Straszny, straszny kolor. Nie polecam. Jak ktoś kiedyś będzie chciał zaryzykować i sobie zrobić no, biały pokój cały, to niech się dwa razy zastanowi. Bo jako pokój jeszcze ok, ale jako sypialnia to tragedia. Wszystkie światełka, nie światełka, wszystko się odbijało, nie? Tam jakaś minimalna dioda, gdzieś coś mogło mrugać i nie dało się spać przez to. Bo cały pokój się świecił jak dyskoteka. Dobra. I podejrzewam, tu nie mam malowania, ale podejrzewam, że tu będę miał. A nie, tutaj nie. Tu ma być biało? Co to za kino, jak ma być biała ściana? No ale coś jeszcze mam do zrobienia. Czekaj, ja tu mam chyba zadania, tak? Łazienka. Ja czegoś w łazience. Lustra nie powiesiłem w łazience. Uii. To trzeba jeszcze do łazienki wrócić. Gdzie ona była? To było tutaj, tak? Tu. Dobra, jeszcze lustro. A ty sobie tam montuj. Nie. Za chwilę wracam, dobra? No okej. Okay. 5-10 minut. Będę. Jeszcze podsumowanie. 30 tysięcy za to. No okej. Okay. No i wracamy do naszej odnowionej myliny.
Halo, pani lampko, proszę się ustawić. No i możemy jeszcze tą łazienkę dokończyć. Można zamontować. Te są ciekawe. Ale tego doszło. Kiedyś było połowę mniej. Albo nawet więcej niż połowę. Podobne do tych płytek zawsze uwielbiałem w Simsach układać. Marmur se czaśniemy.
Kurde, o co chodzi? To jest na pewno wciskane. A, tu nie zakrycie. Taka dzika trochę ta umywalka. Jestem. Okej. Jak ci idzie? Remontuję, znaczy kończę łazienkę robić w swoim tym, w biurze swoim. Będziesz wynająć sobie ekipę, po co masz u siebie robić? Nie no, jestem majstrem, to co będę wynajmował, jak sam mogę zrobić? U siebie, jak u siebie. Dobra, i tu jeszcze jakąś szafeczkę można ustawić, czy coś. A, lustro jeszcze. Jakieś ładne lustro. Nie salonowe, łazienkowe bym chciał. No, takie proste. A tu, w tym miejscu...
Mam już w tym Hogwarcie 9 godzin, a na save'ie mam 5. To gdzie są te 4 godziny? Usta są pewnie kombinowania. Czy spałaś? Chyba spałam. Trochę spałam, trochę ustawienia. Dobra, to łazienka już jest. Jest umywalka, lustro, ręcznik do wytarcia rąk. Cała szafa pełna papieru toaletowego na zastępstwo. I jeszcze na wymianę w razie czego 3 ręczniki. Toaleta jest, grzejnik jest, toaletowy i na papier uchwyt. Tu ładne okienko też zamontowałem, bo takie dosyć duże było, zamontowałem takie malutkie. Żeby był wyższy komfort. Jakby ktoś przyszedł z potrzebą. Czy z potrzebą, w sensie jakby któryś z klientów musiał wyjść za potrzebą. No, to będzie sobie mogę zobaczyć, jak moja firemka wygląda teraz. Jest łazienka zrobiona. Moje stanowisko z laptopem. Sofa dla oczekujących klientów. Zegar, żeby mnie wkurzał cały czas. Która jest godzina, jak długo jeszcze muszę siedzieć w robocie. To jest ważne, nie? I cały chodniczek sobie też przerobiłem. Później jeszcze sobie ogródek tu jakoś zrobię, taki ładny. Ale to na razie nie. No, to dzisiaj na tyle. Ładnie się jeszcze pożegnaj, bo kończę odcinek. Żegnam się ładnie, no ładnie. No, to ja też mówię hej. Hej.